Halo, halo, dzień dobry. Kochani, witam serdecznie. Słuchajcie, no straszny bałagan na tym naszym stole, ale o tym wszystkim trochę będę chciał z Wami porozmawiać. Stęskniłem się bardzo za naszymi spotkaniami face to face, tak twarz w twarz. Ja osobiście, kochani, pomimo że jesteście po drugiej stronie obiektywu, ja i tak czuję, ja i tak wiem, że z nami jesteście, także cieszę się z całego serduszka. Chcę troszeczkę upgrade zrobić. O 4 rano wracamy, kochani, z Krosna, gdzie właśnie tamtejszy Beniaminek zorganizował przewspaniały turniej. Kochani, o tym wszystkim chcę z Wami pogadać, dlatego że turniej puszczamy spoilerem, także jakby nie będziemy zdradzać szczegółów, aby Wam się świetnie to oglądało, natomiast w międzyczasie wracamy do normalności, kochani. Nadia trenuje, Kudełek trenuje, kochani, Gutek trenuje, przygotowane zestawy. Pamiętajcie, że tak samo ważne jest jak zestaw do ćwiczenia, czyli ochraniacze, buty, getry i tak dalej. Bardzo ważne jest, aby po utracie energii zadbać o to, aby wyrównać w organizmie niedobory, które powstały na skutek szoku, wysiłku, który na skutek treningu powstał. Dlatego u nas bardzo często, kochani, zresztą myślę, że to obowiązkowa absolutnie lektura, to banan, przekąska w postaci, myślę, jakiegoś cytrusa, słuchajcie, energetyczny batonik. W przypadku, kochani, Gutka, jabłko, Nadia z Kudełkiem wybierają rodzynki. To też są rzeczy, które są niesamowicie, kochani, uzupełniające świetnie straty energii. W każdym bądź razie ja się instaluję na statywie, kochani, i mamy dla Was taki troszkę odcinek techniczny, który jakby potraktujcie jako troszeczkę taki... taka zapowiedź turnieju, który za momencik puścimy, dlatego że odcinek jest spoiler. Ja chwileczkę na tym odcinku jestem sam, zaraz zawołam do nas Szabelki, w dwóch słowach powiem, kochani, co się krótko u nas dzieje. Także jeszcze raz witam Was przeserdecznie, widzowie, fajnie, że jestem z Wami, cieszy mi się mordka, bo kochani, w piątek wyjechałem 600 km w kierunku właśnie Krosna, a dzisiaj o 4 rano stamtąd wróciłem. Słuchajcie, siłą rzeczy przy powrocie o 4 rano nie udało się Gutkowi iść do szkoły. Jest z nami tutaj, zaraz będzie, zaprosimy go do odcinka. Natomiast, kochani, pamiętajcie, że szkoła jest najważniejsza. W związku z tym my całe te zaległości, które powstały na skutek tego wyjazdu, nadrobimy. Także za momencik odpalamy komputer, odpalamy tornistę, lekcje, książki. Czekamy oczywiście, aż się zakończą lekcje, dlatego że w tej chwili jest około godziny 12 i siądziemy do odrabiania tych lekcji. Natomiast potem o godzinie 15:30 Gutek rozpoczyna trening lekkoatletyczny. Jak wiecie, kochani, mamy raz w tygodniu zajęcia z trenerem Bartkiem. Świetne, wspaniałe zajęcia. Kiedyś, myślę, wybierzemy się tam z kamerą. Natomiast później Nadia z Kudełkiem rozpoczyna swoje treningi. To są ich zestawy do trenowania przygotowane. Tak jak mówię, tak samo dbamy, staram się ja dbać o to, żeby poza jakby tymi historiami potrzebnymi do wykonania treningu było też zabezpieczenie, czyli zwykła woda, kochani, niesmakowa, niegazowana, zwykła, najzwyklejsza woda. Jeżeli ktoś ma duże straty potu, czyli powiedzmy, można wtedy się wspierać jakimiś izotonicznymi jeszcze historiami. Natomiast co jeszcze w tym odcinku, kochani? W tym odcinku jeszcze, tak jak mówię, podsumowanie Krosna, kochani, zrobię, myślę, po turnieju, który zobaczycie, ale w dwóch słowach mogę powiedzieć, że po raz kolejny Krosno robi niesamowitą robotę. Słuchajcie, rok temu przywozimy piękną paterę szklaną, w tym roku odwiedziłem hutę. Będziecie w trakcie relacji z turnieju mieć też nasze odwiedziny z kamerą, może nie przy produkcji szkła, ale gdzieś tam przy muzeum. Takie mamy krótką pamiątkę, że tam byliśmy. Natomiast w międzyczasie, kochani, Paweł, Pawełku, pięknie Ci dziękujemy. Dostarcza nam taką pamiątkę. Zobaczcie, kubek Beniaminek Krosno. Świetny, wspaniały kubek, kochani. Mamy tutaj asygnatę 2007, także no, pięknie dziękujemy. Także słuchajcie, jako Zagłębie Lubin zrobiliśmy tam naprawdę wspaniałą robotę. Słuchajcie, Gutek dał świetne zawody, nic więcej nie powiem. Generalnie przed Wami naprawdę fajne. Zresztą cała nasza drużyna zagrała, słuchajcie, naprawdę fajnie. Będziecie mieć co oglądać. Tam 14 drużyn w stawce robiło niesamowitą robotę. Natomiast, kochani, kiedy my walczyliśmy o ten medal, o trofea, o zajęcie jak najlepszej pozycji w Krośnie pośród 14 drużyn, to Kudełek też nie próżnował. Kudełek wtedy, kochani, pojechał do Gryfowa z 2.10 i z Mamcią. Mamy ten materiał też nagrany, on będzie bez mojego komentarza, będzie z muzyczką, dlatego że Mamcia telefonem Wam nagrała. Myślę, że jakość będzie dobra, bo telefon nagrywa w HD. Zrobili, kochani, turniej. Uwaga!
turniej w roczniku 2.10, po raz ostatni w naszych wspaniałych butkach Adidasa. Kochani, zobaczcie, dacie wiarę, że tak można styrać buty. To są buty, kochani, pięciolatka. Przez rok czasu je doprowadził do takiego stanu. Przypominam, że w tych butkach Kudełek po raz pierwszy, słuchajcie, poszedł na turniej i od razu te butki dały mu tą statuetkę. To jest akurat dla Kudła jako najbardziej perspektywicznego zawodnika. On miał wtedy 4 latka. W tych butach, kochani, wywalczył swoje pierwsze trofeum. Natomiast to było na turnieju w Karkonoszach w Jeleniej Górze. Natomiast ja wam chcę pokazać, kochani widzowie, do jakiego stopnia on doprowadził, kochani, te budki. Zobaczcie, podeszwy są właściwie, ja tu już 10 tubek kleju dałem, kochani, także no właściwie jak tak styrać buty, no to tylko mógł zrobić, kochani, Kudełek. One klejone z dwóch stron naprawdę robiły nam wspaniałą robotę. One trafiają, kochani, do naszego muzeum. To pierwsze oficjalne halowe budki, kochani, Kudełka. I teraz, kochani, to był ostatni występ Kudełka w tych budkach. Mamy dla was przygotowany unboxing w tym odcinku. Zobaczycie, kochani, nowe budki, jakie Kudełek będzie użył. Już zaraz was wołam, chłopcy. Budki Messi 15.3 in J, ale to zrobimy w drugiej części, dlatego że potem z tymi budkami pójdziemy na naszą Kruszyn Arenę troszeczkę pokapkować, dobra? Zobaczycie, jak Kudełek, jak te buty wyglądają, zaraz wam powiemy. Nie zdradzamy do końca jeszcze tutaj kolorów i tak dalej, żebyście z ciekawością się przyglądali. Powiemy tylko tyle, że wzór jest oczywiście z serii Messiego, także to będzie również na odcinku. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Na jednym z ostatnich odcinków, kochani, na naszym ostatnim treningu z Football Academy nasze szabelki dostały, kochani, takie zestawy z ekstra klasy 16-17. Mamy tutaj jedną saszetkę. Widzę tu, zdaje się, Dziwniela widzę tutaj, kochani, na saszetce naszego reprezentanta Polski z Lechii Gdańsk. Także Wawrzyniaka i dostaliśmy takie rzeczy, mega okazja, zdobiąc 6 wyjątkowych kart i tak dalej, w ramach promocji Ekstra Klasy 16-17 takie zestawy trafiły do naszych szabelków. Także pootwieramy te saszetki i za momencik szabelki zrobią pojedynek, kto pójdzie grać w FIFA. Mamy 3 takie zestawy, jest zestaw Nadi, Gutka i, przepraszam, Kudełka i Gutka. Gutka jest taki troszkę obgryziony, ale z racji tego, że saszetka została na noc w aucie, przymarzła do szyby, zabierając, straciliśmy pół kartą, ale to jest nieistotne. Saszetka jest cała, nieruszona. Także za momencik w tym odcinku, na koniec, zawołam szabełki, zrobimy ten unboxing. Natomiast celowo ich nie zabierałem. Chciałem spotkania face to face, chciałem się z wami twarz w twarz spotkać. Powiedzieć wam, kochani widzowie, że szanuję, że kocham, że dziękuję, że fajnie, że jesteście, że cały czas nie słabnie mi energia do pracy, że nagrywam turnieje z pasją, dalej kocham robić to, co robię, nic się nie zmienia i dlatego, kochani, uwaga, telefon, którym do tej pory pracowaliśmy, niestety kapituluje, właściwie przestaje funkcjonować. Jak nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnie zdjęcia, które dodajemy dla was na Facebook i tak dalej, są to zdjęcia naprawdę o bardzo niskiej jakości. Myślę, że po prostu nasz telefon się wyeksploatował, on naprawdę nam służył do pracy. W związku z tym, kochani, za namową naszego przyjaciela będziemy teraz pracować bardzo profesjonalnym sprzętem. Myśmy wzięli w tej chwili, kochani, do, trzeba tak to chyba nazwać, do pracy, dlatego że tak naprawdę, kochani, my tą naszą pasję traktujemy troszkę tak obowiązkowo jak pracę. Dlatego macie tyle produkcji, tyle filmów, kochani, dlatego nie nadążamy na bieżąco wam tego wszystkiego dawać, bo to wszystko z szacunku do was. Także to nasza pasja, natomiast chcemy ją wykonywać jak najlepiej, dlatego, kochani, kiedy Robert Lewandowski i Messi zareklamowali, kochani, Huawei P9, to znajomy powiedział, że to jest telefon właśnie dla szabełków. W razie, gdybyśmy chcieli coś nagrać dla was, nie mamy kamery, to ten aparat robi to w sposób profesjonalny bardzo. Tutaj są, zdaje się, 2 te oczka. Nie wiem jeszcze, do czego to służy. Zaufaliśmy koledze, kochani. Nie stać nas było, by na tego typu zabawkę kupić ją na wolnym rynku. Natomiast w ramach abonamentu, który posiadamy,
nie jest już to tak wielkim obciążeniem. W związku z tym od tej pory szabelek Sabek porusza się, kochani, Huawei'em z P9. Ja jeszcze, kochani, go nie wyjęłem. Jeszcze z folii on wygląda jak w ogóle jakieś perfumy, słuchajcie. Także w tej chwili chcieliśmy Wam zakomunikować, kochani, że będziemy dla Was rejestrować zdjęcia, chwile z naszego życia sportowego fajnym, profesjonalnym sprzętem. Zobaczcie, oficjalnie zdzieram przy Was folię jako pierwszy raz. Moje szabełki, jak byliśmy na wyprawie w Krośnie, bo to do nas przyszło w sobotę, na Siuniu coś pięknego, choć, bo to Buźka się od razu musi śmieje. No, taka super zabawka, nie? Dawaj, Buźka, cześć. Dzień dobry. Siadaj. To trochę nie dla dzieci. Siadaj, moja Nusiu. No właśnie, kochani, troszkę się obawiam ją eksploatować, ale piękny, smukły, kochani, cudowny. No tak, tu jest jeszcze jedna folia na przodzie. O jacie, muszę tutaj pierwszy raz paluszkiem przejechać. Kochani widzowie, także to taka informacja dla Was, natomiast ja osobiście jakby nie gonię technologii, ani nie mamy ciągu na jakieś ekstra samochody. Kochani, szabłowóz jeździ, to też już samochód, który ma swoje lata, natomiast robotę robi, dowozi nas na treningi, wraca. Kochani, bardzo podobnie jakaś tam aparatura, elektronika i tak dalej. Po pierwsze, nie jesteśmy majętni, a po drugie, jakoś jestem zwolniony z presji tej wiecznej pogoni, takiej tej nowej technologii. Natomiast po sugestiach osoby, która nas prowadzi tutaj, ja powiedziałem, co potrzebuję, co bym chciał. Chciałbym telefon, który ma sporo pamięci, żebym robiąc zdjęcia nie musiał starych za szybko wyrzucać, że chciałbym właśnie dobrej jakości te zdjęcia, żebyście mogli, kochani, podziwiać, czy ewentualnie film, który nagramy w międzyczasie, jak na kamerze skończy się prąd. Natomiast w tej chwili właśnie patrzę, żeby nam się ten prąd nie skończył. Kudełku, Guciu! Zapraszam po te saszetki, chodźcie! Także, kochani, w pierwszym odcinku z takich naszych technicznych historii przekazałem Wam, co się u szabełków dzieje, czyli z istotnych rzeczy. Kutek z kudełkiem przywożą, kochani, medale ze swoich turniejów, które zajmują miejsca, tego Wam nie powiemy. Dzień dobry. Cichutko, nic nie gadaj tutaj, kudełku. Słuchajcie, czekajcie pomalutku. Zaraz, tatuś da. Słuchajcie, siadajcie tutaj z boku. Zwycięzca, tak, właśnie otworzyłem, chciałem Wam się pochwalić. Słuchajcie, tak wygląda taki nowy szabełkowy sprzęt. Zobacz, ma tu dwa oczka, także w tej chwili, słuchajcie, to będzie aparat, w którym będziemy rejestrować nasze pamiątki szabełkowe, nasze życie sportowe, którym się z Wami dzielimy. Natomiast obiecaliśmy, widzowie, że w następnym odcinku robimy unboxing kudełka budków i na ten odcinek też Was zapraszamy. Natomiast tam zaraz podzielimy się pięknymi budkami. Już czekaj, Guteczku, ja wiem, że już chcecie. To jest to jest kudełka. Ja pamiętam kogo. To jest Gutka obdarte, natomiast to jest mojej nasiurki, proszę bardzo. I teraz słuchajcie, zaraz tatuś komisyjnie porościna wszystkie saszetki. Tylko czekajcie, ja jeszcze patrzę, czy tutaj po stole coś nie przeoczyłem. Nie, o Beniaminku powiedzieliśmy, jeszcze raz dziękujemy, wspaniała impreza. Kudełek w Biedrzychowicach przywozi też medal. Unboxing budków przed Wami. Huawei'em, kochani, wcale się nie chwalimy, tylko dajemy Wam informację, że chcemy być dla Was jeszcze bardziej dostępni, jeszcze fajniej, jeszcze bardziej jakościowo. Także stąd tego typu zabawka. Natomiast ja jeszcze nie dotknęłem, ja się jej boję, jeszcze troszkę technologia mnie goni. Także w tej chwili tak, kto pierwszy otwiera saszetkę? Nadia. Dziewczyny mają pierwszeństwo. Dobra, czekajcie, to Guciu, pokaż to rzeczy. Tatuś będzie rozcinał, proszę. Rozerwałaś? O, Tuśka rozerwała, no dobra, ale starajcie się nie rozrywać saszetek, tylko Guciu... Sama oderwała. No też się rozerwała, bo troszkę nie tak ciągniecie. W każdym bądź razie, kochani, zaczynamy unboxing saszetek. Tobie tatuś rozetnie, widzicie, kudełek najdokładnie, kolekcjoner najdelikatniej to zrobił. Ale czekaj, kudeczku, dobra? Najpierw zaczynamy Naśkę. Przypominam, najwyższy overall z paczki idzie grać sobie meczyk FIFA. My tego meczyku nagrywać, kochani, nie będziemy, bo mamy mało czasu. Jakbym obrócił kamerę, to byście się załamali. Cały weekend nas tu nie było, dom się wychodził do 16 stopni. Słuchajcie, ale już jest fajnie. Pracowałem ciężko, żeby tak było. 191. Kochani, ale od razu tak tłusto przyszła gwiazda. Mamy, kochani, Roberta Gumnego, zobaczcie, z Lecha Poznań. 191 overall.
Reala. No, Nasia od razu zaczęła z grubej rury. Ja na koniec, kolekcjonerzy, wezmę kamerkę, przyjdę i pokażę wam te karty, dlatego że ja je mam w ręku po raz pierwszy. Kochani, Jakub Piotrowski, Pogoń Szczecin. Macie w tej chwili na kanale sparing z Pogonią Szczecin. Kawałek sparingu, bo my tam nie byliśmy. Dostaliśmy grzecznościowo materiał od Łukasza. Dzięki, Łukaszku. Podłożyliśmy muzyczkę. Czekaj chwilę, Kudo już tam jest, ale to pindol, miał się wstrzymać. W każdym bądź razie 191. Mamy, kochani, Hao Nunes z Lechi. Tu jest 170. Sandomierski 181, bramkarz, kochani, Krakowi. Mamy Jakuba Wawrzyniaka, 168, mamy w tym momencie, kochani, z Lechii Gdańsk. I kochani, idol Taras Romańczuk, 190. Nusiu, gratuluję w saszetce dwie świecące karty. Ale ta jest najlepsza, więc. Nie, no zdecydowanie saszetkę Navi wygrywa Robert Gumny. Tradadadam, tradadadam. A teraz bój się, moja panno, patrzymy. Ukudła czy łódka? Ukudła, dobra. Czekajcie, przełożymy teraz tutaj tego naszego Huawei'a i jedziemy do kudła. Uwaga, czekaj, misiu. Trochę wygląda jak, słuchajcie, opakowanie perfum, ale... Kochani, zaczynamy. Topowy bramkarz Putnocki. Mamy, słuchajcie, z Lecha Poznań 172 bramkarz. Poproszę dalej. Kochani, kolejna świecąca karta, znowu idol, 186, Zjawiński z Arki, no proszę bardzo. Co dalej mamy, Kudełku? Dalej mamy 176, Urbańczyk z ruchu Chorzów, tralalala. Nie pobił. Mamy, kochani, Dąbrowskiego, byłego wychowanka Zagłębia Lubin, kochani, 182, Damian dostał overalla od panini. Słuchajcie, na koniec mamy Adama. Adama mamy, słuchajcie, z Pogoni Dziurcio 175 i. Uwaga! 172! Kochani, Kamil Sylwestrzak, pozdrawiamy serdecznie. Zdaje się, że Kamil Sylwestrzak do Wisły Płock trafił z Korony Kielce, tak? Taka chyba migracja. To jest rodzina naszego przyjaciela z Natana z Zagłębia. Także słuchajcie, Kudełku, piękne karty, ale przykro mi, kochany, ty w FIFA nie zagrasz. Nadia czy Gutek? Proszę bardzo. Mamy, kochani, Milinkowicz-Sawicz, kochani, bardzo bramkarz w dużym gazie, kochani. Ja myślę, że on też się mocno przyczynił, że Lechia Gdańsk jest tak wysoko teraz w czubie, ale tu jest 162. Murawskiego mamy, kochani, ale Radosława, czyli nie z Pogoni, a z Piasta. 178. Darko Jeftić mamy z Lecha Poznań, kochani, zawodnika 176 overall. A gdzie twoje specjalne, Kuciu? Kamil Lech, 157 overalla, czyli w tym momencie... Peszko 190. Kochani, Peszko 191, mniej od Naśki. Ale Peszkin dostał ładny overall, gratulacje. A ja mam dla Gutka i dla was, widzowie, niespodziankę. Uwaga, Guciu, mamy Peszkina autograf. Dawaj piątkę. Kochani, nasz Mateusz, przy następnej produkcji pokażemy. Nasz Mateusz, Gutku, mam w samochodzie, dał nam wczoraj autograf. Właśnie, słuchajcie, Sławomira Peszko, byli z Zagłębiem, z rocznikiem 2007. Mati to jest chłopczyk z 2007, który z nami gra w 2.6. Byli na turnieju 2.7 w Gdańsku. Spotkali tam, słuchajcie, właśnie Lechię i wśród nich dostaliśmy autograf. Także Peszko z nami, super Sławek. Fajny, ale jeden brakło. Co na koniec, Guteczek? Rzucamy na łopatki Naśkę? Tak jest! Ja! Nasiuniu! No przykro mi! Słuchajcie, Gutek dostaje Piotrowskiego, przyszłą gwiazdę, Piotrowski świecący 199 overalla, pobija Naśkę o całe 7, o 8, kochani. Także Guteczku, ta-da-da-dam, fanfarki dla ciebie, nie, możesz spokojnie odpalać Fifonca, żółwi. Ale tu jest 91. Tu jest, misiu, 191, a Gutek ma 199, zobacz, no kto wygrał? Ten ziomuś wygrał, tak? No a co ty patrzyłeś? Nie. A bo na to patrzyłeś. A ty patrzyłeś na to, a to jest numer kart w katalogu. Overall jest tu, Kudełku. Ten ma 303 numer w katalogu, a ten 318. Kochany jest, mówi do mnie, że ten ma więcej, bo ma 318. To jest miejsce w katalogu, Niusiu. Overale tu są, kochany. 199, a ty masz najwyższy overall, miałeś w paczce 100 ile? 86.
186. Zjawiński z Arki Gdynia miał u ciebie najwięcej. U nasi najwięcej miał Gumny, 191 z Lecha, ale jednak Pogoń Szczecin, kochani, 199 wygrywa. Także Gutku, możesz spokojnie pocisnąć FIFA i idziemy do lekcji, dobra? Dawaj piątkę. Gratuluję ci jeszcze raz wczoraj wspaniałego występu. Nic więcej nie mówię. Jak ci się wczoraj grało? Fajnie bardzo. Fajnie, nie? No. Krosno nam służy, kochani. Fajny klimat, fajni ludzie, naprawdę wspaniała relacja przed wami. Zapraszamy. Hejo! Kudełku, gratuluję ci serdecznie. Walczyłeś jak lew, natomiast no, słabo to wyszło, tak? A tobie, Nasinko, do końca dzielna byłaś. Emocje jak, słuchajcie, na czterech skoczniach, tak? Nasia miała dobry wynik, dobrze skoczyła, ale czekała, słuchajcie, co skoczą następni. Gutek skoczył wyżej, tak? Idę z Gutkiem na górę. Nie, idź na górę, ale zaraz cię zapraszam. Będziemy otwierać twoje budki, Kudełku, dobra? Będziemy robić pierwsze kapki w Kudełka budkach. Natomiast w tej chwili, widzowie, kochani, zamykamy odcinek. Tylko tak jak wam obiecałem, w tej chwili idziemy, kochani, do naszego bałaganu na stole. Jeszcze raz pokażemy. Cześć, Nasiulku. Jeszcze raz wam pokażemy, kochani, z bliska piękne karty z edycji 15-16. Także bardzo bogata ta produkcja, kochani. W tej produkcji rozmawiamy o aktualnościach. Zobaczcie, piękne karty z Ekstraklasy, sezon 16-17. No szkoda, smutno nam trochę, nie trafiliśmy nikogo, kochani, z Zagłębia, ale to pierwsze nasze saszetki, także pewnie niedługo się nasze Zagłębie też tutaj trafi. W każdym bądź razie zobaczcie, tak wyglądają karty, natomiast to jest saszetka Gutka, ta ostatnia, i to jest zwycięzca naszej zabawy, 199 Piotrowski, tutaj go mamy na karcie bazowej, zobaczcie, ile mu overall podnieśli jako kartę specjalną, także no, panini wie co gada, kochani, myślimy, że to perspektywiczny zawodnik. Natomiast jeszcze na sam koniec, słuchajcie, tych naszych produkcji, zobaczcie tego P9, zdaje się, że to jest model, który właśnie reklamuje nasz Robert Lewandowski. Natomiast ja myślę, że, kochani, tak naprawdę połowę potencjału tego telefonu nie wykorzystamy. Tak jak mówię, to z szacunku do was, kochani, sprzęt, który będzie nam robił i dla was, kochani, myślę, fajną robotę. Natomiast czekajcie, bo nie mogę go wyciągnąć. Tak to wygląda, tak jak mówiliśmy, kochani, zobaczcie, dwa aparaty. Tak, o, to chyba widać teraz tu na... Nie, nie widać, bo coś nam zoom przywariował. Natomiast... tak wygląda, no piękna zabawka, naprawdę, zobaczcie. Aż strach to eksploatować. Ja kochani, tak nie przywiązuję za bardzo do tych spraw wagi. Także, kochani, w następnej części zapraszamy was, to są nasze saszetki z Football Academy, zapraszamy was na unboxing tychże budków, kochani. Zaraz za momencik zobaczycie, w jakich budkach teraz Kudełek będzie ganiał, natomiast do jakiego stanu doprowadził te, o tym pogadamy w następnym odcinku. Do zobaczenia.